Radomir Witt, TVN24. Panie marszałku, swego czasu premier Morawiecki bardzo chciał się z panem spotkać. I pan mówił o tym, że spotkanie owszem, ale dopiero gdy już formalnie ten jego gabinet powstanie. Na jakim etapie są państwa kontakty? Czy może jakoś formalnie się już zwrócił z prośbą o to spotkanie? I czy może też jakoś informował pana o swoich planach dotyczących wystąpienia o wotum? Jakoś czasowo spróbował to premier rozrysować może? Wie pan, przepraszam, że w czasie pana pytania sięgałem do telefonu, ale chciałem być precyzyjny, ponieważ te dochodzące do mnie zewsząd, acz nie bezpośrednio, gorące pragnienia pana premiera Morawieckiego, ale takie nieśmiałe, trochę skrywane, że chciałby się spotkać, ale jednak bezpośrednio nie zadzwoni, napisze pismo, odezwie się do klubu, minie w przejściu w sejmowym korytarzu i powie tylko dzień dobry, ale nic więcej. Doprowadziły do tego, że w mojej głowie od wielu godzin kołacze się znany utwór Zbigniewa Wodeckiego "Opowiadaj mi tak". Dzisiaj, mając go cały czas w głowie, sięgnąłem do tekstu, żeby go odświeżyć. To bardzo adekwatny tekst. Opowiadaj, nikt nie opowiada tak jak ty. Choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź naprzeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Myślę, że to właśnie ten mood, w którym się dzisiaj znajduję dzięki panu premierowi Morawieckiemu. A mówiąc zupełnie poważnie, wie pan, no są jakieś granice, również w polityce, powagi i braku powagi. Jeżeli ktoś wie, że nie sformuje rządu, to po co ludziom głowę zawraca, wołając ich na ministrów na 14 dni, jeżeli tyle zechce wykorzystać? Po co opowiada właśnie Polkom i Polakom, że to jest polski rząd? Co on zrobi przez 14 dni poza wzięciem odpraw?